Cześć, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcineczku z Might & Blade 2 Bannerlord. Boże, kochani, co ja powiedziałem? Baldry. Kochani, żona, w tym odcinku skupimy się na tym, żeby zdobyć jakże piękną, jakże uroczą, jakże wspaniałą małżonkę. Liczę bardzo, że nam się to uda uczynić. Jestem dobrej myśli i trzymam kciuczki za siebie, żeby nam się ta jakże w sumie ciężka czynność udała, bo nie mam wysokiego tutaj poziomu podrywu niestety. I różowo to nie wygląda, ale już nią zagadaliśmy. Liczę troszkę, że zdobędziemy ją dzięki naszemu klanowi, który jest dobrze rozwinięty. Liczymy, że jej ojciec, pan i władca tegoż klanu będzie chciał z nami tutaj zawrzeć jakiś taki sojusz. Liczę na to bardzo. No zobaczymy. Zobaczymy, czy się uda. To sobie zostawmy. Ja potem muszę sprawdzić, komu to mogę jeszcze wrzucić. Szczególnie, że też szukamy, słuchajcie, cały czas. Będziemy szukali teraz nowego kompana, bo mamy jeszcze jedno miejsce, więc te rzeczy mogą nam się przydać. Będziemy musieli kupować ekwipunku. Aha, za dużo sprzedałem, no trudno. Trudno się mówi. Może być, to są tylko pieniądze. Wjechaliśmy tutaj, jedźmy do Makebu. Bo tutaj urzęduje. O kurczaki, pomnijmy ich. Tam właśnie z jakimś jednym biednym, zobaczcie. Z jakimś jednym biednym wieśniakiem Lutersi. Nie wiem, czy zdążę. Oczywiście, że nie zdążyłem. Ajajaj, to było, wiecie. Bitwa z serii, nie ma co jej pokazywać, bo to jest jakaś tragedia i dramat. Weźmy do Makeb, sprzedamy tych ludzi, bo już mam za dużo ludzików u mnie, a jeszcze mi ludzie zainteresują przez to. Dobra, jedźmy, trudno, sprzedamy tych wszystkich, bo więcej nie było dezercji. Dobra, ale tylko po kolei. Cius, muszę wybrać więźniów, których chcę ransomować, tak? Czyli wszystkich tych, którzy nie chcą do nas przejść. Zrobimy to w sposób iście perfidny, słuchajcie. Pokażę wam dlaczego. Bo oddamy wszystkich, którzy nie chcą do nas przejść. I za to jest kasa, wiadomix. I za to jest kasa. Teraz wchodzimy tutaj. Tych wszystkich przyjmujemy. I potem ich zaraz od razu ich oddajemy do garnizonu, żeby zdobyć influence. Podłe to? Nielogiczne, a może logiczne? Niektórzy mogą powiedzieć, że wykorzystuję jakieś tutaj, wiecie, bugi gry. Trudno. Tak też czasem to wygląda. I teraz tych wszystkich, którzy zostali, piechociarzy. Przejrzyjmy to jeszcze. Mam samych kuzaitów. Jeszcze dwóch mogę stąd wziąć, bo ja na pewno to miałem jakieś miskliki.
Aha, nie mam żadnych już. No dobra, to zróbmy tak. Mamy 3, 3, 8. 3, 4, 9, a? Słuchajcie, opylało się. Pójdźmy jeszcze w handel. Kupmy konie wojenne. Sprzedajmy. Winę wam zostawię, chociaż no, nie jest to zbyt logiczne posunięcie. Koniki sobie zostawiamy. Lejm koni możemy walić, te też. Tutaj nic lepszego nie będziemy mieli, bo to byli słabi przeciwnicy. Ale zawsze jakieś 300 wskoczy. Weźmy jeszcze do tutaj. Dwóch zrekrutować, to zróbmy. Do tawerny jeszcze wejdźmy. Są tu jacyś ludzie w tawernie. Nie ma. No dobra, to zostało nam coś, czego się boję, ale co trzeba zrobić. Nasza przyszła żona, Aldin, czy jakoś tak się nazywasz, w skrócie Ali. Tak cię będziemy nazywali i zobaczymy, czy Ali sobie nas pochwali. Och, super. I need a partner whom I can trust. O kurde, wszystko na czarno, a ja nie mam czarmu. No dobra, wszystkie, które moje przysięgi dotrzymuję, z tego jestem znany, powiedzmy. Ineffective. Jesteś attached to me, ale nie mam czarma. Krytyka, sukces. No dobra. Ach, it makes me so glad to hear you say that. Proszę. I can only hope that you come through with loyalty and accept me. I can hope that... Zamknę oczy. Jest! Sukces! Jest. Maciung. Muszę tylko teraz z Maciungiem porozmawiać. Z królem. To jest córka króla. Będę księciem. Gdzie jest Maciung i czemu tak daleko? Królo, królo, mój królu. Kaj ty jest. Dawaj mi tego tutaj. Kajty jest. Nieważne gdzie to jest. Walczy z tymi. Z Aserai. Panie. Oddam dwa wielbłądy i kozę. Oddam dwa wielbłądy, kozę za twoją córkę. Co ty na to? I łowcę do zabawy. Zrobię sobie taki szybki tutaj atak, bo może tych nomadów przeszkolę, nie? Weźmy do Mezei. Może tam będzie jakiś człowiek. Ja też potrzebuję kogoś do party wrzucić. Tavern District. Iron Eye. O. Ładnie się nazywasz, Byniu. Wziąłbym cię. Tylko co ty umiesz? O.
Kuzaid Hoxes. No już, już cię chcę. $2000 kosztował, ale to jest, wiecie, koleś z Kuzaitów. To jest koleś, który jeździ na kuniu, więc on będzie dużym, myślę, wzmocnieniem naszej wspaniałej brygady. Tylko zobaczmy jeszcze tak dla pewności, co on umie. One-handed pull-arm. Czyli będziesz takim lancerem. Dobrze, byś tam dowodził lancerami. Leadership tactic to jest spoko. Okej, okay, dobra, to wszystko wiemy już. Trade. Konia ma swojego. Słabego jak luj. No jest chociaż to. Mam takie dziadowskie, nie rób wsi. Więc tak, dajemy ci to. Dajemy ci to. Dajemy ci to. Damy ci coś takiego. Nie jest to oczywiście typowe wyposażenie dla twojej nacji, ale... Trzeba czasem improwizować. To jest jedna z tych chwil. Co ci potrzebujemy jeszcze dać? Potrzebujemy ci jakąś lancę, bo masz polarmy, dobre. Muszę to, ten topok muszę z moim porównać. 2000, nie chciałem dawać ci tyle. Bo nie wiem, jak sobie będziesz radził. I jeszcze muszę dać ci oczywiście. Stepową tarczę. Nie jest jakaś giga super, ale pasuje do twojego odziania. Potrzebuję jeszcze wejść tutaj. Tylko tak wiecie, tak? Spokojnie, bez szaleństwa, nie? Jak to wygląda? Ach, no, no nie jest to kuzaickie, ale co poradzić? No nic nie poradzimy. Wyglądasz prawie jak żołnierz, masz spoko wyposażenie, no więc możemy kombinować. Zobaczmy tych moich pozostałych ludzi. 2000. Tutaj możemy podmienić. Ja mam takie słabe, bez jajców, czekajcie. Ja muszę siebie ulepszyć, bo to nic z tego dobrego nie będzie. Trochę stracę, ale no jadę do króla, nie mogę wyglądać jak obwieś, nie? Lepszy kask, 111. Czy mogę jakiś lepszy sobie wziąć? Nie, to jest to. Rękawice. Butki. Butki mam nie za dwa koła.
są te same. No bo to tylko się sprzedaż, tak to już czuję więcej. Kumkumam. Dobra, zrobię to tak jak jest. Lepszy łuk może? Pexing arrows. Weight arrows. Tier accuracy. Damage. Stock. Dajmy jedne takie. Dobra. Trochę zapłacimy, ale no, ubraliśmy się lepiej. Możemy, myślę, jechać bez obawy na spotkanie z królem. Tutaj kupimy oczywiście konie. I zobaczmy, gdzie tu jest, czy to gdzieś król jest, czy to tam pojechał. Królu, królu, ach mój królu. Czyli słuchajcie, nie ma niby, król pojechał na wojnę. Król pojechał na wojnę. Jak moje zyski? No spadają. Jest mociąg. Kochany mój panie, mój królu, mój władco. Ja z tobą pojadę, ale mam do ciebie sprawę. Myślę, że możemy gdzieś pojechać, zrobić jakąś biteweczkę, żeby oblać. Co? No. Aplikacja mi się skraszowała. Nie kłamczę. Aplikacja mi się skraszowała. Czy to jest znak, że mam nie być moczung mężem córki twej? Czy to ma właśnie to oznaczać? Ja jestem w kropce. Jakem dobry młodzieniec. Ja chciałem być córki twej mężem, księciem i królem i imperatorem i wielkim kanem. No takim 1,70 m w kapeluszu, ale wielkim w przysłowiowym kanem. I teraz gra mnie oszukała. Co to będzie? Co to się będzie działo? Tak, poproszę. Chcę od bezpiecznej wersji otworzyć grę. Chcę bezpiecznie pogadać z królem i zdobyć rękę jego córki. Nie mówcie mi, że mi się save skraszuje i nie będę mógł odpalić gry. Bo się nigdy nie dowiedzie dzieci w tej grze. Tak być nie może. Jestem zażenowany. Gro. Gro. No nic, słuchajcie, zróbmy może inaczej. Zaczynam nagrywanie i mam nadzieję, że zaraz do was wracam. Cześć kochani, wracam, ale
Nie do końca wiem, w jakim momencie rozgrywki jestem, ale wydaje mi się, że już po rozmowie. Wydaje mi się, że już po rozmowie. Tak, bo jadę na dół, więc może już oleję te konie. Tylko jadę na dół. Słuchajcie, jadę na dół, oleję konie, oleję tą zbroję. Trudno, najwyżej pojadę jak ostatni łach do króla. Ale po prostu dla mnie jest najważniejsze teraz to, żeby zdobyć małżonkę i... Oh, jest król. Słuchajcie, idziemy do króla. I tylko pogadać. Nie będę wchodził dalej, mimo że to jakoś skraszowało grę. No, been a while, yes. Co to ode mnie wymagasz? Ile ty potrzebujesz ode mnie kasy? Naprawdę? Naprawdę aż tyle? Trudno. Tyle koników. Tyle koników mnie to kosztowało. Ale w sumie dla nich konie to jest waluta, więc... Kosztowało to sporo, ale dla żony tego bym nie zrobił. No słuchajcie, czego to człowiek nie zrobi, żeby mieć żonę? Czego to człowiek nie zrobi, żeby mieć żonę? Muszę Staying in Dynastica. Dlaczego Dynastica? Przecież z drugiej strony. Ach, kochana. Kochana, chodźże do mnie. Chodź, będziemy robić potomstwo. Jak tutaj my stoimy, jeżeli chodzi o nasz klan, o ludzi. Zaraz to obejrzymy, tylko wiecie co, no tak jak nam wchodzą podności bandyci, to trzeba ich pojechać. Jeszcze z milicją. Limit spoko. Jak będziemy w mieście, to ogarniemy. Omor. Kto ma być władcą Omoru? Ja nie chcę. Gdyż omory są na górze. No ale dobra. Bierzemy naszą ukochaną wybrankę do party i płodzimy potomka. Taki jest plan. Myślę, że plan jest genialny. Ona będzie w twierdzy. No i teraz słuchajcie, jak mamy naszą wybrankę w party już. To co ja wam będę mówił? No ma jaką ma zbroję? No ma lepszą od mojej. Nie będziemy jej zabierać, oczywiście. Ale ja bym zobaczył, kochana, moja żono, co ty w ogóle umiesz robić, oprócz tego, że wszystko, bo jesteś moją żoną. Ten jest nieubrany. Boże, to wiem, czego nie zrobiłem. O Jezus.
One-handed. Koniec. One-handed i koniec, tak? No dobra. Okej. Okej. Rozumiem. Ty jesteś kobietą. Podlotką, trzmiotką. Masz prawo wszystkiego nie umieć. Ale jako, że ja o ciebie dbam, moja droga, i jesteś po prostu kwintesencją mojego jesteństwa, cokolwiek by to nie znaczyło, dam ci lepsze buty. Jako dobry mąż, damy ci taki oto hełm, żeby nikt swojej pięknej główki nie uszkodził. Damy ci jeszcze fajną tarczę, żeby ciebie strzały nie imały. Damy ci toporki, nie umiesz nimi rzucać, ale w życiu może być różnie, więc rzucę toporkami. No i mamy tego typka naszego jeszcze, słuchajcie, który miał, Boże, pull army. O nim w ogóle zapomniałem. Nie, damy ci lepszą. Jak już ciebie tutaj mam, Byńku, to trzeba to jakoś poogarniać. Potrzebujemy kupić ci jakąś piękną lancę, może być imperialna. Jako, że nie masz tego wykształconego, ale czasem tego typu rzeczy się przydają, to damy ci javelinę. I damy ci oczywiście jakąś fajną tarczę. To będzie kosztowało sporo. Ładna, zdobna tarcza. Mam teraz siebie do obróbki, bo tam miałem jakieś kiepskie rzeczy. To był jakiś topór. Mój jest lepszy. Ale miałem w sumie się zakręcić tutaj. Sprzedajmy. Dawać tyle za jeden więcej armora to nie ma sensu. Imperial Cavalry Armor. Ona jest lepsza. To będzie bolało mój budżet, ale dobra, poświęćmy się. To jest moja, jest lepsza. Miałem jakieś rękawice, czy inne coś dziabnąć, i butki na przykład. Nie ma sensu. No nie ma sensu, to faktycznie, te moje są w miarę dobre. W rękawice wymieniłem sobie wdzianko. Kosztowało mnie to majątek. Zmieńmy. Ty masz beznadziejną. Sivur, co ty tak się nie mówisz, że masz słabą zbroję?
Już masz lepszą. Dobra, kochani. Wydałem masę kasy. Ale pozytyw jest taki, że mam tu dużo ludzi. To raczej negatyw, a nie pozytyw. I co ja muszę zrobić? Muszę dismissować was. Okej. Okay. Ale jest małżeństwo. Ona idzie ze mną. Ja ją wrzucę do... Właśnie, tylko chyba do Epi ją wrzucę. Czy jeszcze walczymy z tymi dziabongami? Walczymy z tymi też. Ale ja pojadę do Epi. Tam wrzucimy moją żonę. Może w tym czasie, jak będziemy jechać, zajdziemy nam żonka w ciąży. Wszystko jest możliwe. Umartwił tutaj bandytów. Pogonię ich, bo może moja żonka awansuje. Do Resos najpierw pojedziemy. To też nasz zamek. Jedziemy za mociągiem. Mogę pokupować konie po drodze, no ale nie pomyślałem. Tu był jeszcze mój jeden zamek. Resos i Actrion. Tam podjedźmy. Tam to nie byłem 100 lat. To nie jest moja wioska, więc nie przyjmuję zupełnie. Ale podejdźmy do Actrion. Zobaczmy, co tam ciekawego się dzieje. Damy wam jeszcze worek dublonów. No kasa mi tak spadła, że jestem w szoku. Tu nie mamy milicję. To się buduje. No to jest zakolejkowane, więc... Jedziemy do Resos. Albo najpierw do Diatmy. Podjedziemy do Diatmy. Kupimy jakieś konie, kupimy żarcie. I trzeba będzie, słuchajcie, zwołować... co to za obóz jest tutaj? Ja was zaraz dojadę. Co to za branie ludzi u mnie? Się na to nie zgadzam. Tutaj wiedzy się szwędają. Chcą mi zabierać, zabijać ludzi. A się na takie rzeczy nie godzę. Jedzonko mamy. Nie nadzwyczajnie dużo, ale jest. Pociśniemy ich, nie? No mi tutaj najeżdża, jaka panienka, ona jest z innego królestwa, ale powiedziałbym nie brzydka. No nie. No nie, wieśniaków. Ja was muszę tutaj wyjaśnić. Atakują naszych wieśniaków. Czy sobie to wyobrażacie? Naszych najlepszych. To jeszcze jakieś kobiety.
No, to już się zacinaj. Dobić, dobić. Co za łobuzy. Jak oni śmieli zaatakować moich wieśniaków? Znaczy nie moich, ale z mojego królestwa. Bierzmy te wszystkie fanty. Bo teraz czeka mnie, słuchajcie, długi i żmudny proces renderowania filmów. Kupmy żart, bo nie wiadomo, kiedy znowu trafimy na tego typu rzeczy. Resos Kassel na bombie. Garnizon tu jest pusty, ok. Manage Castle. Buduje się. Wiemy milicję. No tak, to jest rozsądne, bo tu jest wojna. I martwi mnie tylko jedna rzecz, że nie mamy jeszcze ciąży. Albo przegapiłem. To mnie minimalnie troszeczkę martwi. No jak wjeżdżam na tylu lutajców, to przecież nie mogę ich nie pozwalić. Manage Town. Buduje się. Ep, to jest jedno z lepszych tutaj miast, naprawdę. To jest coś super. Już 300 milicji. I co, czy mogę cię... No jest Alte. To chyba jakaś córka, czy wnuczka, czy kuzynka. Aha! Czyli już chyba to jest chyba moja siostra, ona już dorosła, nas to zobaczę. Jakbym ci wydał, to budowanie wzrośnie. Najpierw dziecko. Najpierw dziecko, żono, a potem przyjemności. Taki jest plan. Konie. Te lepsze konie, oczywiście. Wskoczył mi chyba poziom. Taktyka. A dobra. Ekstra. Amunicja dla łuczników 20%. Zawsze biorę. Manage Castle. Food spada. No food spada niestety. Dlatego, że to jest tylu ludzi. Ale ja chyba nie mogę nic z tym zrobić. Jakbym ciebie dał. Nie mogę nic z tym zrobić. Mógłbym ten garnizon zmniejszyć. O jednego człowieka na przykład. Dużo to nie będzie, ale... Zawsze coś. Tak, o jednego, bo jednego mogę to wrzucić. No sami widzicie, same takie miksy.
Jedynym chyba sposobem, żeby to ogarnąć, moje wioski popalone, byłoby, wiecie co? Zwołać jak mnie podbić to wszystko. I że tak powiem, mieć spokój z nimi. To jest chyba jedyne rozsądne wyjście w tej sytuacji i tak trzeba będzie zadziałać. Mamy prawie 400 influence. I jest to dobry czas chyba na to. To jest chyba na to dobry czas. Tak mi się wydaje. Trzeba dobić te ostatnie miasta. I potem przychylnym okiem spojrzeć na Aserai. Pojrzę trochę z moją żoną, co może spowodować, że... Co może spowodować... Dajcie wszystkich. Ilu tu będzie teraz ludzi? 250, 150, 450, 500, 600, 700 ludzi. Dobra armia. I z taką armią będziemy mogli, myślę, spokojnie oblegać zameczki. I je po kolei zdobywać, podobnie jak zdobywać miasta. Ale tymczasem, kochani, powinno mnie tylko nie wyszli. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanko. Bardzo, bardzo, bardzo. Moi ludzie już do mnie dolatują. I cóż, mam nadzieję, że zobaczymy się, kochani, w następnym odcinku. W tych pięknych okolicznościach przygody, w których moja armia się zbiera, żeby zakończyć los państwa Strugi, kończymy i liczymy na więcej. Żona jest ze mną w party. Mam nadzieję, że będzie z tej mąki jakiś chleb i będę mógł moją jakże powabną, piękną małżonkę odstawić na emeryturę. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Do tekstów to ja nie chcę. Szkoda miejsca w ekwipunku. Zobaczymy. A wam pięknie dziękuję, kochani, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa, cześć.